I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, baby. I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, baby. I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, hustler, I'm a hustler, baby. Ze mną jest PZ Małolat, Braterstwo Krwi, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, posłuchajcie co mają do powiedzenia chłopacy. I pierwsze takie pytanie, bardzo oczekiwana płyta, którą robicie już dłuższy czas, opowiedzcie może coś więcej, kiedy będzie ona dostępna, czy to będzie własny label, czy może jakaś zaprzyjaźniona wytwórnia. Słuchaj, no jest tak generalnie, że mieliśmy nadzieję, wszelką nadzieję, że wydamy to w tym roku, znaczy na wiosnę, przed wakacjami, w maju. Wszystko na to wskazywało, płyta jest w zasadzie gotowa. Natomiast jest jeszcze kilka poprawek do zrobienia, część gościa do dogrania. W związku z tym przełożyliśmy premierę na wrzesień, na sztywno, już nie ma tego żadnych odstępów. Nie ma szans, żeby nie wyszła ta płyta we wrześniu. Na sztywno wychodzi we wrześniu. Niedługo robimy klip. Jeśli chodzi o wytwórnię, to tak naprawdę w 100% jeszcze nie wiemy, cały czas się zastanawiamy. W związku z tym też właśnie ta płyta nie wychodzi w tym momencie. No i cóż, wyjdzie najprawdopodobniej albo w fonografice, albo w proste. No. Tyle mogę powiedzieć. Nie będę mówił nic więcej, bo nie wiemy tego. Zastanawiamy się, mamy warunki, musimy je porównać, musimy wymyślić, jaki chcemy mieć charakter promocji. I tyle, no po prostu czekamy, mamy w przyszłym tygodniu spotkania i to będą, mam nadzieję, ostateczne spotkania i będziemy wiedzieli już wszystko. Wydaje mi się, że lepiej jest poczekać, niż robić coś tam na łapicach i wiesz, robić szybko, lepiej poczekać na pewno. Koncertowo, wieczorowo, bankietowo, koncert odbył się w klubie Lucid. Dlaczego akurat ten klub? Jaki był zamiar tej imprezy? Wiesz co, myśmy się nosili od zamiarem zagrania przedpremierowego koncertu od dawna. Jako że mój kolega, który po prostu organizował tę imprezę, miał jakiś tutaj jakąś znajomość, nie mówię, że układ, z tym klubem. Tak wyszło, tak zaplanowaliśmy. Początkowo mieliśmy to robić wspólnie, później się jakby z chłopakami wycofaliśmy z organizacji tego, ze względu na to, że mamy dużo pracy, dużo koncertów, no i jeszcze tam parę rzeczy do zrobienia przy płycie. No, z tym mój kolega się tym zajął, myślę, że wyszło mu to dobrze. No i cóż, no po prostu była się impreza akurat tu, w tym klubie, no. Klub jak każdy inny. Zagraliśmy sobie nowe numery, dużo ich było, mimo wszystko. Warszawa dzisiaj dała czadu. Biorąc pod uwagę to, że graliśmy nowe kawałki, naprawdę dobrze się bawili i uważam, że było. Tak, spoko. Tym bardziej, że jak wiemy, publiczność, każda, czy w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, najlepiej bawi się przy tym, co zna. A najlepiej się bawi w ogóle przy singlach. No, a nie znała większości materiałów, które graliśmy dziś. Graliśmy sam, no połowę co najmniej nowych rzeczy. Więc co, wyszło fajnie chyba. No tak, ale liczyliście na większą publiczność, czy raczej ten koncert był skierowany do grupy osób, która naprawdę was wspiera, bardzo wam kibicuje? Słuchaj, nie to, że liczyliśmy na większą bądź mniejszą publiczność. Generalnie realia są takie, że dzisiaj w Warszawie tak wyszło, ze względu choćby na to, że była żałoba w państwie niedawno całkiem. Kilka imprez zostało przeniesionych na ten sam termin, kilka innych było zaplanowanych wcześniej na ten sam termin. To były duże imprezy. W tym mieście dzisiaj odbyło się bardzo dużo istotnych imprez. Fajnych, istotnych, niekoniecznie koncertowych, ale mimo wszystko odbyło się Warsaw Challenge. Tam grał Talib Kweli, tak? Grał Eldo, no, pewnie grało jeszcze sporo zespołów, nie wiem, Hi-Fi Banda, Eastwest Rockers, także wiesz, no było tego dużo, tak, to jest wszystko w tym samym dniu. Oprócz tego był after w Harlemie, nie wiem, urodziny Fresha we Freshu z koncertem soboty, także tych wydarzeń w Warszawie akurat dziś było sporo. Także ja nie narzekam na frekwencję, ja nie liczyłem na jakąś dużą, bardzo dużą frekwencję, było bardzo fajnie, wiesz, było stosunkowo kameralnie. Myślę, że mogłoby być więcej osób. No wiesz, no, jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie imprezy i to, że to jest przedpremierowy koncert i same nowe numery, albo przynajmniej połowa nowych numerów, no to umówmy się, przyszła ta publiczność, która nam kibicuje najwyraźniej, po prostu. Tak, w 100%. A ci, którzy by pewnie przyszli, gdyby się działo mniej na mieście, przyszliby, gdyby się działo mniej. Tyle. No właśnie, wspominacie dużo o nowych premierowych kawałkach.
wasza nowa płyta, z tego co mogłem dzisiaj usłyszeć i ludzie, którzy tutaj się zgromadzili, będzie chyba klasyczna, tak? Będzie ten powrót do korzeni, wiadomo, nagrywaliście płyty, zresztą ty dużo zabrakło mi słowa, dobra, wytnij się. Znaczy szukałeś nowych styli, tak? Była muzyka poważna, rozrywkowa, klasyczna. Będzie powrót do korzeni. Na tej płycie z młodym. No nie nazwałbym tego takim stricte powrotem do korzeni. Tam jednak jest dużo nowoczesnych brzmień, dużo rozwiązań brzmieniowych, szczególnie bitowych, które nie są stricte jakimś takim hip-hopem, wiesz, z lat 90., nie są jakimś oldschoolem. Natomiast treści są dosyć proste, tak? Są, mimo tego, że szukamy jakiegoś nowego flow i tam staramy się coś podzielić inaczej, coś zrobić inaczej, pokombinować w tekście czy w przekazaniu tego tekstu, to jednak brzmieniowo to nie jest jakaś oldschoolowa płyta, tak 100%. Jest kilka oldschoolowych kawałków, takich stricte braga, tak bym to nazwał. Natomiast jest sporo innych treści i sporo nowych rozwiązań. Wspomniałeś też, że publika niekoniecznie dopisała, jeśli chodzi o żałobę. Wiadomo, wielka tragedia. Fartowna czy niefartowna Rosja dla nas. Powiedz mi, czy jak w ogóle przeżywaliście wszystkie te chwile? Wiadomo, jesteście ze stolicy, zginęło dużo ważnych ludzi. Stricte z Warszawy. Powiedz mi, jak w ogóle byście się do tego ustosunkowali? No wiesz co, moje zdanie jest takie, że oczywiście jakby nie neguję, to była wielka tragedia, tak? Zginęło przede wszystkim z ludzkiego punktu widzenia, zginęło sporo ludzi, sporo ważnych ludzi w państwie. Generalicja stała, prezydent, tak? I tak dalej. Niezależnie od tego, jaki miałem stosunek do prezydenta po prostu. Myślę, że to jest taki czas, w którym się tego nie rozkminia w ogóle. Natomiast mimo wszystko społeczeństwo polskie, które się jednoczy w takich chwilach w sposób dla mnie niewyobrażalny, jest dla mnie jakąś totalną hipokryzją, wiesz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam sporo znajomych, którzy dwa dni wcześniej byli antypisowscy, antykaczyńscy w 100%. Jak to się stało, to oni są nagle... popadają w jakiś patos totalny, który mnie wkurwia po prostu totalnie. Natomiast, tak jak mówię, nie neguję zupełnie tego, że to była tragedia, wielka tragedia, tak szczególnie dla rodzin tych ludzi. Zginęło bardzo wiele osób, zginęły bardzo ważne osoby w tym państwie. Choćby wziąć na tapetę generalicję właśnie, czyli dowództwo Wojska Polskiego, wiesz. To też jest bardzo smutne i to stawia w sytuacji takiej, w której trzeba podjąć jakieś działania. Tak ja sobie to wyobrażałem, tak, że za chwilę Polska podejmie jakieś działania, to jest sytuacja kryzysowa. Natomiast zamiast tego było żalanie się nad sobą, tak jak to Polska ma w zwyczaju, to, czego ja nie lubię. I'm a hustler, baby. 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 I'm a